Zostawcie je! Zostawcie je! Szuster, prawda, zgładził około 400 bandytów, w tym dużą część osobiście. Los! My ten! Kiedy się zbliżał termin przedawnienia zbrodni, ścigania zbrodni, podniosły się protesty, między innymi w obozie, do którego Polska wtedy należała. Więc z drugiej strony wtedy zwrócono się na to, dlaczego nam nie przysyłacie materiałów, jakie je macie. Jak zaczęto szukać, to się okazało, że było ich dużo, ale one, no, musiało być dużo, ale w stosunku do całości problemu to była niewielka część. I w związku z tym reaktywowano okręgowe komisje, bo istniała tylko główna komisja w kilkuosobowym składzie, która wydawała, opracowywała sukcesywnie zebrane materiały i wydawała ten biuletyn. Ludzie! Zostańcie z Bogiem! Niewinnie giniemy! Szturman. Ale. Jawohl. Maschinengewehr! Zum Stellen! Achtung! Feuer! W lutym 1967 roku zgłosiłem się na ochotnika. Pod warunkiem, prawda, że będę przynajmniej raz w miesiącu brał udział w posiedzeniach sądu, no bo jak się ta praca w komisji skończy, to przecież pan nie może wyjść z sprawy w sądzeniu. Ja na to odpowiedziałem, ja mam tam pracę aż do emerytury. No i okazało się, że pomyliłem się, bo jeszcze 15 lat po przejściu na emeryturę na pół etatu pracowałem w komisji, później w kieleckiej delegaturze IPN-u, który IPN, jak wiadomo, przejął cały spadek po głównej i okręgowych komisjach. W obiegowej opinii zbrodnie hitlerowskie zostały osądzone i ukarane, ale to nie jest prawda. Oberleutnant Albert Schuster, nazistowski morderca, osławiony Kat Łysogór, jako jeden z nielicznych stanął przed sądem za zbrodnie wojenne na Polakach. Rodziny jego ofiar czekały na to 30 lat. Tropił go sędzia Andrzej Jankowski. Przesłuchiwał świadków pacyfikacji świętokrzyskich wsi, badał polskie i niemieckie dokumenty. Musiał udowodnić winę zbrodniarza. To był oficer żandarmerii, dowodzący 62. zmotoryzowanym plutonem żandarmerii. W Niemczech, w Starej Rzeszy, zmotoryzowana żandarmeria pełniła funkcję policji drogowej, drogówki. Więc tam, prawda, nawet w NRD, gdzie dość gorliwie ścigano hitlerowców,
niemieccy komuniści mieli z nimi swoje porachunki. Uznano, że to był w drogówce, co on tam mógł złego robić. Niezwykle istotne znaczenie w przywracaniu bezpieczeństwa, w tak zwanym przywracaniu bezpieczeństwa w dystrykcie radomskim, czyli na Kielecczyźnie, bo dystrykt radomski obejmował Kielecczyznę, czyli to przedwojenne województwo kieleckie, miało rozporządzenie komendanta policji porządkowej Ordnungspolizei w dystrykcie radomskim z 9 czerwca 1943 roku, w którym dokonano przegrupowania sił porządkowych w dystrykcie, stworzono okręgi, rejony ochronne, tak zwane Schutzgebiet i Schutzbezirk. Podzielono Kielecczyznę na 3, następnie 4 rejony ochronne i to miało spowodować, żeby te siły policyjne mogły szybciej reagować i działać z partyzantką. Decydujące znaczenie miało tutaj działalność formacji policyjnych przeznaczonych do walki z partyzantką, czyli jak to Niemcy nazywali, z bandytami. Był to 3 Batalion 17 Pułku Policji SS oraz 1 i 2 Batalion 22 Pułku Policji SS oraz 1 Zmotoryzowany Batalion Żandarmerii. W tym właśnie dokumencie został wymieniony jako jednostka odwodowa, czyli taka, która miała szybko reagować, 62 Zmotoryzowany Pluton Żandarmerii pod dowództwem Alberta Schustera. Pluton ten przebywał już na Kielecczyźnie od wczesnej wiosny 1943 roku. W jednym z wniosków oznaczeniowych Schustera podana jest data 15 kwietnia 1943 roku. Niemniej z materiału aktowego wynika, że Schuster już nieco wcześniej przebywał w rejonie Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi i prowadził tak zwane akcje. To był pierwszy dzień po Zielonych Świątkach. Ja dokładnie daty nie pamiętam, ale był to początek czerwca. I to było tak parę dni po pacyfikacji w Bodzentynie. I zdaje się, że już Krajno było. W Krajnie zginęło 32 osoby, o ile dobrze pamiętam. Gdzie jest twój brat Haryś? Henryka nie ma w domu. Jak nie ma w domu? Nie ma. A gdzie jest? Nie wiem. Powiem. Waka, w lesie. I ty mu jedzenie nosisz? Nie. Nie? A wiemy, że tak. I ten żandarm, ten co był na... Ten trzeci podszedł zaraz do mnie i stał przy mnie z karabinem. I pyta się, a gdzie jest Henryk? No więc ścierpłam, bo Henryk to jest właśnie ten mój brat, który wrócił dopiero co od Narbuta. A zatem już mają wiadomości prawdopodobnie o nim. No i będą teraz rezultaty tego. A ja pytam, jaki Henryk? No, pytają, patrzą na siebie i pytają się, jak się nazywa. Okazuje się, że chodziło o Pawelca Henryka. Oni byli na wsi we Wdole Rządowym, gdzie mieszkał Pawelec, prawdopodobnie przed południem i prawdopodobnie po południu pojechali, nie wiem, musiał być przewodnik, bo musiał ich podwieźć pod ten dom, bo takie były praktyki. Bo przecież domy nie były numerowane przedtem. 20-letnia Pela wyglądała jak dziecko. Kiedy wyprowadzali ją z domu, żandarmi śmiali się. A cóż to za ptak? Mimo to, jak wszyscy mężczyźni w jej rodzinie, była żołnierzem AK. Nosiła pseudonim Emilia. Na szczęście jej wygląd zmylił Schustera. Byłam zaprzysiężona od 1 stycznia 1943 roku. Przysięgę odebrał ode mnie zastępca komendanta placówki, kolega z grupy tej konspiracyjnej, miejscowej, Matla Tadeusz, pseudonim Florian. To była mieć Hucisko pod Świętym Krzyżem u północnego podnóża. Na końcu ulicy Wiejskiej
wiodącej w stronę góry. I od niej, od końca tej ulicy dawniej się zaczynał szlak turystyczny na Święty Krzyż, ten północny. Była chałupa, gdzie był sklepik. Mąż sklepikarki pracował jako górnik w Staszicu, w kopalni Rudy. I tam ze względów zdrowotnych nie brano go już z pracy pod ziemią, pracował jako placowy robotnik na powierzchni. Żona prowadziła sklepik, ale później zajęła się bardziej intratną, choć niebezpieczną działalnością, mianowicie szmuglowaniem żywności, zwłaszcza słoniny, kiełbas do Warszawy. Wyjeżdżała, wracała, wyjeżdżała, no i pewnego razu wyjechała i nie wróciła już. Już nigdy nie wróciła. Tego samego dnia, kiedy nie wróciła, żandarmi zabrali jej męża z kopalni. Zawieźli, oni wtedy kwaterowali pluton Szustera w schronisku szkolnym w Słupinowej. Zabrali go, też już nie wrócił. I tego samego, ale chyba następnego dnia przyjechali do Huciska. No zostały, te dwoje dzieci zostało samych. Dziewczynka miała 12 lat, chłopiec 7. Bały się dzieci same zostać w domu, zabrała je na nocleg do siebie sąsiadka z naprzeciwka. Wydarli się do domu, nikogo nie zastali, więc pierwsze do sąsiadki, czyje to dzieci. Ta kobieta przesłuchiwała mnie jako świadka, dosłownie wyrywała sobie włosy z głowy. Panie sędzio, przysięgam, żebym wiedziała, że oni potrafią dzieci mordować, to bym powiedziała, że moje. Powiedziałam, pastuszku, zabrali je do domu, zamknęli, podpalili, stali dookoła, aż się dom spalił, odjechali. Następnego dnia zbiegła się cała wieś, szukali w zgliszczach, nie znaleźli tych dzieci. W końcu zajrzeli do tej piwnicy murowanej. I tam one były. Ta starsza siostra przyciskała do siebie braciszka. Upiekły się żywcem. Nie odkopywano już ich. Zasypano po wojnie jako dzieciom górnika. Kopalnia umieściła tam pomnik, no kamień ze stosownym napisem. I mnie, prawda, teraz, że pamiętam wojnę, że pewne rzeczy o wszelkiego rodzaju okrucieństwach słyszały się na co dzień, więc no, psychicznie się uodporniłem, ale akurat te dwie sieroty, to mnie doprowadziły do wściekłości. Ja ciebie draniu muszę, ja ciebie muszę dopaść. Sędzia Jankowski chodził po wsiach w cieniu Gór Świętokrzyskich i szukał śladów zbrodni. Paprocice, Płucki, Wola Zamkowa – 35 ofiar. Bartoszowiny – 9. Huta Szklana – 10. Jeziorko – 11. Celiny – 4. Wojciechów – 3. Psary Podlesie – 8. Podzęty – 39. Szafranki – 7. Wola Szczygiełkowa – 21. Dębno – 28. Klonów – 16. Kakonin – 9. Krajno – 28. Pod koniec lat 60. trafił do Huciska. Ja mogłam powiedzieć, że to moje dzieci. Mogłam powiedzieć, że to moje dzieci, ale... To nie pani wina. Potem, no, korzystając z tego, co mi ludzie powiedzieli przy tej okazji, odnotowywałem to i sukcesywnie przechodząc od kolei, od zdarzenia do zdarzenia, wstrzymało się na sprawie danego wydarzenia śledztwo.
I tak wymarła większość ludzi, którzy mogliby być świadkami, no bo możliwości przesłuchiwania były ograniczone. No ale w każdym razie sporo tego materiału zebraliśmy. Część świadków trzeba było szukać i wzywać na przesłuchania. Inni zgłaszali się sami. Pewnego dnia do gabinetu sędziego w Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Kielcach weszła kobieta. Wyglądał tak, taki zadbany, przystojny oficer niemiecki. Ale był bardzo takim nieprzyjemny w kontaktach, no, w rozmowach. Taki bardzo ostry, taki człowiek miał lęk przed nim cały czas. Nazywam się Pelagia Barwicka. Widziałam twarz Alberta Schustera. On przesłuchiwał mnie w 1943 roku. To tak jak mówię, była wielka taka atmosfera takiej wielkiej dyscypliny, jak się wchodziło do tego gabinetu. I oni byli bardzo tacy podporządkowani jemu i stwarzał taką właśnie atmosferę wielkiej dyscypliny. Po aresztowaniu Niemcy przewieźli Pelę do klasztoru w Świętej Katarzynie, gdzie stacjonował Schuster ze swoimi żandarmami. Przesłuchiwał ją po kilka razy dziennie. A wtedy był w domu mój brat, który wcześniej był u Narbuta. Chłopak 14-letni, niepełne 14 lat miał, jak poszedł do partyzantki. Poszedł ze szkoły z 7 klasy, bo miał bardzo dużo informacji od kolegi, z którym siedział w ławce. To był Marian Boczarski, najmłodszy syn Boczarskich, którzy zginęli w czasie pacyfikacji. I ten chłopiec też zginął w czasie pacyfikacji. A ponieważ moi bracia dwaj, najstarsi, byli w 4. pułku piechoty Legionów i pojechali na front, byli na froncie w 1939 roku i starszy brat wrócił ranny z tego szpitala przestrzeloną ręką w końcu listopada 1939 roku, a młodszy brat nie wrócił w ogóle. Do 1941 roku szukaliśmy go za pośrednictwem Czerwonego Krzyża, co się mogło stać, bo nie ma śladu, nie ma wiadomości i dostaliśmy wiadomość na początku, gdzieś tak w pierwszej połowie 1941 roku, że zginął pod Ołtarzewem, na tym samym froncie, gdzie był starszy brat. Muszę nic nie wiesz, że bracia pojechali na roboty do Niemiec. Ja nic nie wiem. Ja naprawdę nic nie wiem. Sie weiß nicht. Oni rozmawiali między sobą w czasie tego śledztwa pierwszego, jak to było z tym, z tą pacyfikacją we Wzdole w kwietniu. I mówili, wymienili Boczarscy, wymienili Łubek nazwiska. I ja zaczęłam mówić nie czekając. I wtedy konsternacja, jak to, przecież ja podobno nie rozumiem po niemiecku. Ja mówię, ja usłyszałam Boczarscy i Łubek i dlatego się odzywam, ale nie wiem o co chodzi. No i wtedy zapytano, kiedy to było i czy ja to widziałam. Powiedziałam, że nie widziałam, bo samej pacyfikacji nie widziałam, ale później to byłam po południu i widziałam te rozpryskane czaszki głowy.
wolny się już! Das Kinder! Ja. Rano znów przychodzą po mnie i prowadzą mnie tam do dowódcy, do Schustera. I tam krótko, bez żadnych komentarza, Schuster wydaje rozkaz, że mam iść do domu. Du bist frei. Lauf weg. Zjeżdżaj, żeby cię tu nikt nie widział. Proszę mi opowiedzieć, co pan pamięta z tego wydarzenia? Panie sędzio, ja wszystko pamiętam. Od pacyfikacji Dębna postać Wacława Dziuby owiana była legendą. Mówiono o nim, to ten, który przeżył własną śmierć. Wyczołgał się spod trupów sąsiadów pod stodołę, przeleżał tam do nocy w malignie, a potem poszedł do lasu. Uważał, że został ocalony. Uciekając w 1945 roku w styczniu z Krakowa, Niemcy, w centralnym pomieszczeniu tych władz generalnych guberni, wiele rzeczy zostawili, między innymi kopie wniosków odznaczeniowych. No wtedy kopia, co to wtedy znaczyło? Pisano na maszynie i to była ta przebitka pod kalką, która była pod oryginałem. I właśnie te na takiej tej bibułce wnioski odznaczeniowe ocalały i były kapitalnym materiałem. Więc oczywiście przedstawiano to często jako walkę z partyzantami. Między innymi tak był przedstawiony Michniów. W tym wypadku jako walkę z pospolitą przestępczością, że Schuster, prawda, zgładził około 400 bandytów, w tym dużą część osobiście. Wymieniono parę przykładowo miejscowości, no oczywiście tam przeprowadziliśmy wywiad, ustaliliśmy świadków, ci podawali dalszych świadków i inne miejscowości. Faszyści cenili Schustera. Im większa zbrodnia, tym wyższe odznaczenie. Mam cię, braniu. Ja ciebie mam. Tylko teraz trzeba ciebie poszukać. Po zebraniu materiału dowodowego sędzia Jankowski wystąpił do centrali w Ludwigsburgu w RFN o ściganie Schustera za zbrodnie wojenne. Oni sprawdzili, widocznie sprawdzili, znaczy na pewno sprawdzili, bo wynikało z ich pisma, jakie przesłali do głównej komisji, że uprzejmie informują, że Albert Schuster zamieszkuje w Chemnitz, obecnie Karl Marxstadt. Podali dokładny adres. Okazało się, że był bardzo gorliwym członkiem partii i odznaczonym za wzorowe wykonywanie obowiązków zarządcy administratora takiego całego kwartału budynków mieszkalnych. No więc wtedy główna komisja przekazała te materiały do NRD. Ci, wiedząc, że one były przedtem w Republice Federalnej i tutaj Republika Federalna tylko czeka też na ich potknięcia, no bo była krytykowana przez NRD za takie, powiedzmy, no, dość pokrętne ściganie zbrodni, zresztą słusznie i zgodnie z faktami,
pokrętne ściganie zbrodni hitlerowskich. Więc tutaj mieli okazję takiego psztyczka, prawda, swoim rodakom ze wschodnich Niemiec. Oni się też wzięli za to. I tu zwrócili się o pomoc prawną do prokuratury kieleckiej. W 1973 roku oberleutnant Albert Schuster stanął przed sądem w Karl-Marx-Stadt. Udawał, że go to nie dotyczy. Przyprowadzono go, wysoki, szczupły, tak lekko pochylony, przymilny uśmieszek na gębie, tak, o partyzantach, patriotische Kräfte, tak, siły patriotyczne. Miałem na końcu języka schon keine Banditen. Ja mówię, już nie bandyci, tak? Ale no, dałem spokój temu. To ty kazałeś mnie zabić. Nie zapomniałem tej twarzy. Nigdy nie zapomniałem. Kazał mnie zabić. Ale tylko mnie zranili. Inny Niemiec pozwolił mi żyć. Ten kazał mnie zabić. To nie jest możliwe. Moi ludzie dobrze wykonywali obowiązki, strzelając do bandytów. Czy dwuletnia Wanda Piewowarczyk też była bandytą? Oprawcę oberleutnanta Alberta Schustera skazano na śmierć za zbrodnie na Polakach. Wyrok wykonano przez rozstrzelanie. Wysłała główna komisja, co do ponad 2000 spraw, wysłała materiały do Ludwigsburga. Prokuratorzy niemieccy z własnej inicjatywy wszczęli, o ile pamiętam, ponad 800 spraw. Łącznie jest ich około ponad 3000 było. Więc 94 z tych ponad 3000 trafiły na wokandę sądową. Wszystkie pozostałe były umorzone na etapie śledztwa. 8 spraw dotyczących wyłącznie zbrodni na Polakach. 8. Nie jest to film kryminalny, ale zapisy zbrodni i kary. Podczas przygotowań do programu okazało się, że w ekipie realizującej dokument niemal każdy stracił swoich bliskich w czasie pacyfikacji świętokrzyskich wsi. Proszę sobie wyobrazić, że zdarzyło się w pewnym towarzystwie, no nie w Kielcach, że ktoś bardzo młody, no, takich przekonań bardzo liberalnych, powiedział, a pan nie ma wyrzutów sumienia? Ja mówię, mam, że nie było ich 10. Thank you.